Witam Was bardzo serdecznie, kolejny event. No i na wstępie już Wam powiem, jak to wszystko się ładuje. Dzisiaj gram Euro, gramy drugą turę. Będziemy walczyć, wiemy, że mamy ciężką sytuację, ale trochę inaczej podeszliśmy wszyscy do tematu i myślę, że nie jesteśmy jeszcze na straconej pozycji i będziemy walczyć na pewno do końca. Z tego co wiem, na 99% będzie z tego transmisja. Obserwujcie mój fanpage na Facebooku. Tam się informacja pojawi, gdzie będzie można to obejrzeć. No i co? To w sumie tyle. Zapraszam Was też, jak ktoś się interesuje handlem, jeśli chodzi o FIFA, bo wiem, że mam graczy w FIFA tutaj, to zapraszam do linku, który jest w opisie. Tam jest Discord i tam jest największa grupa ludzi handlujących i że tak powiem dających porady do tego, jak handlować. Ktoś mi dzwoni. No więc zapraszam serdecznie do linku. Swoją drogą już wiem też od prowadzącego tej grupy, że na każdą sesję live będę miał do przyznania dla jakby szczęśliwego wygranego jakieś losowania sobie zrobimy. Do wygrania będzie właśnie link do takiego filmu z poradą, jak handlować w FIFA. Ci ludzie znają się na rzeczy, wiem, kto w tej grupie się znajduje i uwierzcie mi, że wiedzą, o czym mówią. Więc jeżeli ktoś chce się szybko dorobić pieniędzy w FIFA, no to będzie miał szansę to wygrać. Ale dobra, tyle w tym temacie. Przechodzimy już do eventu. Do eventu, gdzie mamy nowe feature'y i mamy nowy Collector Box. Od razu Wam pokażę Collector Box, zobaczymy, czy coś tu jest ciekawego. Jak widzicie, nie mam żadnych końców, dzisiaj sobie pięknie otworzymy. Ronaldo, Oblak, Jago, Bale, Kurwa. O, Depa jest też. Jest tu paru zawodników, ale nie wiem, mnie jakoś te Collector Boxy bez legend, już powiem Wam, średnio interesują praktycznie. Chociaż sprawdzę tylko, czy jeszcze jedną rzecz, bo zapomniałem, może tutaj Varane albo Mbappe gdzieś się... Mbappe już widzę, że nie ma. Varane może? Coś? Nie? No dobra, to ten Collector Box mnie nie interesuje w żadnym stopniu. Może ktoś dla Was będzie. Ale a propos Mbappe, mamy futury z PSG. No tutaj Mbappe będzie na 99%. Otóż to. Jest też Neymar. No Neymar polecam. Oprócz tego wiadomo, że jest super zwinny. Polecam nim strzelać z daleka techniczne strzały. Jak jesteście regularnie u mnie na sesjach live, to wiecie, ile ja bramek w ten sposób strzelam. Za polakanego technicznie po długim bardzo często wpada. Mbappe, dla mnie największy możliwy cyborg w tej grze. Nie ma po prostu gościa, który jest bardziej przebustowany niż Mbappe. To jest masakra. Dlatego chcę mieć go w składzie, żeby mieć wyrównane szanse z ludźmi, którzy go mają, bo on naprawdę przepycha wszystkich. Ja nie wiem, jak to działa. Nie dość, że jest diablo szybki i ma świetne wykończenie i jest zwinny, to jeszcze przepycha wszystkich. No masakra. Więc może na niego zapoluję. Marian, który ma 91 overalla, nieźle, na pewno zwinny, nawet niezłe wykończenie, dobre podania też. To może być bardzo fajny skrzydłowy, inspire na wszystkim, skill do mijania, bardzo ciekawy skrzydłowy, oczywiście tylko lewonożny. Icardi. To jest koleś, który on ma goal poacher, ja wiem, no on za szybki nie jest, ale on ma na pewno świetne wykończenie, dokładnie. Mi nim się zawsze dobrze grało. Nie wiem, jak w tej części, ale podejrzewam, że może być równie fajnie. On się bardzo fajnie ustawia na boisku i to jest duża zaleta. Thiago Silva. W tej części uważam, że jest słaby. Łatwo go przestawić i nie jest szybki. I nie jest też za bardzo zwrotny. Raczej odradzam. Diallo. Już ile ma całkiem niezłego i ma jeszcze 31 leveli do góry. 1,86 m. Szkoda, że ma strzałów do podań, a nie ma do... troszkę ma mało skilli do obrony i to mnie martwi. Może jako boczny cebek. Kejlor na was. Wszystko fajnie. Świetny refleks. 1,85 m. To jest lipa. Jest za niski. Jak ja widzę na wasa, to po prostu lecą loby z każdej pozycji. To wam gwarantuję. Po prostu strasznie łatwo. Strasznie łatwo go przelobować. I Pablo Sarabia, on z kolei to jest gość hall player. No właśnie chciałem powiedzieć od wszystkiego, on zawsze ma dużo pozycji do wyboru, jest też w miarę wyrównany w statystykach, wiadomo, bardziej ofensywnych niż defensywnych.
Raczej bym nim grał na AMF-ie, chociaż kurczę, na skrzydło też dałby rady. Ciężko powiedzieć, to akurat nie jestem pewien. Z Holplayerem bym spróbował na DMF-ie, na AMF-ie. Ale z tej paczki Neymar, Mbappe, Marian, Icardi i może Diallo. A tą trójkę bym raczej olał na waszym miejscu. Dobra, Bolonia. Czy tu jest coś ciekawego? Wybaczcie, że tak z tym lecę, ale wiecie, dzisiaj mam to euro i chcę się na tym skupić. O panie, to nie wiem, czy coś tu znajdziemy. Dobra, Sansone. LWF, który może grać wszędzie, szybki. No to już Pablo Sarabia go w tym momencie miażdży, nie opłaca się. Orsolini, 38 leveli do góry i może też grać wszędzie. Okej, to już jest ciekawe. To 38 leveli do góry robi robotę tutaj. I myślę, że... ale mało skilli, a masakra. Koleś całe swoje życie gra w piłkę i jedyne co potrafi to flip-flap. Masakra. Gdyby nie te skille, powiedziałbym, że to może być ciekawy koleś, a tak to nie wiem, ciężko powiedzieć. Soriano, on miał chyba wyrównane statystyki zazwyczaj. Ball player, też bardziej ofensywny, ale też powiem wam, że no Sarabia po prostu jako jeden z tych słabszych że miażdży tych gości. Palacio, za wolny. O, ile słabe są. O, a Skorupski, okej, okay, to może być ciekawe. Powiem wam tak, on ma słabą formę. A zero skilli, czyli generalnie wygląda na słabego bramkarza i wysoki też nie jest. Ale jak gram w reprezentacji Polski, na przykład dzisiaj na Euro, u mnie w bramce wystąpi Skorupski, bo Szczęsny odwala straszne bzdury. I co jest ciekawe, Szczęsny takie bzdury odwala tylko w tym trybie Euro. W MyClubie broni świetnie, w Juventusie jak się gra broni świetnie. Ale w MyClubie no nie ma szans i Skorupski się zachowuje najlepiej z tych wszystkich bramkarzy, bo Fabiański ma defensive style. Więc kurczę, kto wie, ale są lepsi bramkarze na pewno. Poli. Też szału nie ma, naprawdę słabe są te piłki, naprawdę słabe. Bani. Co ty tam? Okej, obrońca, który ma 30 leveli do góry, może na 4 gwiazdkach. Nie ma skilli w ogóle, więc to jest lipa. A ten koleś 41 leveli do góry, Cebek, okej, okay, też może na 4 gwiazdkach, a może nawet jak się go wyboostuje, to będzie coś więcej warto obrońca, bo ma fajne skille. Tragiczna to paczka, tragiczna, to w ogóle nie wiem kto, to chyba jacyś fani Bolonii ewentualnie, albo jakiegoś zawodnika, będą, no masakra. Zobaczmy sobie jeszcze, czy coś jest w Challenge Cupie, ale raczej się tego nie spodziewam. Roku na rok jest, o, nie wiem czy czasem to nie będzie czarna piłka gwarantowana, tak, po tej grafice. Winstreak Challenge. Co tu jest do wygrania? No dobra, tam ja mam skład pod kołopa tutaj. A trzeba 3 mecze wygrać, żeby zdobyć czarną piłkę. A wcześniej dawali challenge, gdzie wystarczyło zagrać mecz jakkolwiek. Nawet nie trzeba było wygrywać i mieliśmy czarną piłkę, tą samą nagrodę, tak? Ja nie wiem, ja ich nie rozumiem totalnie, tych challenge'y, o co chodzi. Z roku na rok tych challenge'y jest mniej. Obawiam się, że w przyszłej części to jedyne co nam zostanie to weekly points'y. Za 2 lata to podejrzewam, że będziemy mogli tylko symulować w coach modzie mecze, no bo już naprawdę ja nie wiem co tu się dzieje. No ale dobra. Tyle, ja sobie coś tam może zalosuję z tego PSG, jak mi może coś z Medjugorje wpadnie. Zobaczymy. Zapraszam dziś na tą sesję live z Euro. I obserwujcie na Facebooku mój profil, tam się dowiecie wszystkiego. Trzymajcie się. Hey.